serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy spotkanie z przeuroczą, uśmiechniętą, oddaną Państwu, jak widać, już od dłuższego czasu rozdającą autografy, uśmiechy i zdjęcia Magdaleną Łuszką. Wszystko z okazji premiery jej debiutanckiej książki, powieści młodzieżowej Gabi. A właśnie, że jest pięknie. Prosimy jeszcze ostatnie zdjęcie, bo tam oczywiście też jeszcze będzie czas na fotografowanie się. Bardzo ważna informacja dla Państwa jest taka, że jeśli ktoś ma ochotę od razu chwycić w dłoni książkę, to przeuroczy przystojny mężczyzna w czarnym ubraniu zasłania właśnie stojąc z książkami. Nie, spokojnie. Nie wiem, czy tam jeszcze są egzemplarze oczywiście, ale tam wystawiona jest książka Magdaleny Różni. Można chwytać, zdobywać autografy, a oczywiście po pierwszym zapiku udać się do kasy, żeby książka nie pikała podczas wychodzenia. Kolejność jest zawsze dowolna. Można najpierw zapłacić, a potem pobrać autograf, albo najpierw autograf, potem płacenie krót, żeby gdzieś tam ta kasa po drodze się pojawiła. Tak sobie jeszcze poplotkują, a za chwilę zaczniemy. Zapraszamy, jeszcze trochę miejsc wolnych jest, można sobie spokojnie zasiąść, z przodu szczególnie. A dla tych, którzy mają kartki z zapisanymi pytaniami do gościa, wieloma. Dzień dobry Państwu, już teraz całkiem oficjalnie poproszę o gorące, gromkie brawa dla debiutującej w świecie literatury Magdaleny Różni. Witam Cię bardzo gorąco, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Myślę, że tutaj w pierwszym rzędzie jeszcze ktoś mógłby usiąść. Jeszcze są miejsca, kilka osób stoi. Pojedyncze, ale są. Jacek tam widzę, Jan. Zapraszam. Drodzy Państwo, słowo Magda o Tobie. Oczywiście my Cię doskonale znamy z ekranu, znamy Cię ze sceny, ale od lat, i to jest ujmujące bardzo, znamy Cię również z działalności charytatywnej, społecznej, z działalności takiego angażowania się w różne akcje i to jednorazowego, różne kampanie i to takiego stałego. Masz różne tytuły. Magda, drodzy Państwo, posiada specjalną nagrodę Różenka za działalność charytatywną. Trzy razy dostała tytuł Gwiazda Dobroczynności, który jest przyznawany właśnie takim znanym osobom, które robią coś dobrego dla innych. Poza tym, Magda, też żeby warto pamiętać, jesteś ambasadorką dobrej woli UNICEF-u. Różne kampanie, w których dzieci odgrywają ważną rolę, czyli chociażby Kocham nie bije, Twojemu sercu też są bliskie, ale w kontekście tej książki powiem Państwu, że Magda na stałe współpracuje z interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym prowadzonym przez Fundację Rodzin Adopcyjnych. Dlaczego to jest ważne, o tym za chwilę. Więc mówiąc młodzieżowo, szacun dla Ciebie ogromny. Pewnie to wszystko też dlatego, że sama jesteś mamą dwóch córek. Ta książka też jest pewnie tego efekta. O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja Państwa oczywiście witam i w imieniu Magdy, i w imieniu wydawnictwa Wuda Książki, i w imieniu naszego gospodarza, czyli Empiku, i w imieniu swoim. Krystyna Żwik-Kluga, jestem dziennikarką Radia Z, a dzisiaj będę Magdę przepytywać na okoliczności jej literackiego debiutu. Ale że ja mam zawsze wygodne buty i szybko chodzę, to chętnie dzielę się mikrofonem na spotkaniach autorskich, więc jeśli Państwo będą mieli pytania, komentarze i wolne wnioski, będzie czas, żeby je zadać. Magda, no właśnie, Gabi, a właśnie, że jest pięknie, to jest Twój debiut literacki, jak się czujesz jako autorka? Cudownie się czuję, muszę powiedzieć, że nawet nigdy nie miałam takiego marzenia, szczerze mówiąc, ale kilka lat temu napisałam takie bardzo, bardzo krótkie opowiadanie, taką bajkę do zbioru bajek napisanych przez różne osoby i spodobało mi się. I już tam bohaterka miała na imię Gabrysia i tak dużo osób mówiło, że całkiem fajnie to wyszło, optymistycznie i ciepło, więc od tamtego czasu, czyli mniej więcej 5, a może i 7 lat, sobie z tą Gabrysią jestem i wymyślam jej różne perypetie. I rok temu podeszła do mnie pani właśnie na Różargali, podeszła do mnie pani, zapytała, czy nie chciałabym przypadkiem napisać książki dla dzieci. I ja jej powiedziałam, że dobrze się składa, bo właśnie chcę. Mam takie trzy szufladzie już gotowe. Nie, bo ja jestem taką, wiesz, taką marzycielką, która sobie o różnych rzeczach myśli, marzy, ale niczego nie robię na zapas. I kiedy to już zrobiłeś takie bardzo, bardzo poważne, to do współpracy zaprosiłam Martę ze swoją Jóźwę, która jest tutaj też na widowni. Brawa wielkie. Bo też nie dałam wybrany na tego. Razem napisałyśmy, do współpracy też zaprosiłam Czary Maryś, czyli Marysię, która zrobiła ilustrację, również do tamtej mojej pierwszej bajki, ale też
teraz, no i co? I wczoraj już raz zobaczyłam książkę i muszę mi powiedzieć, że podoba mi się. Słuchaj, to już to jest już mocna rekomendacja, to po pierwsze. Opowiedz słowo o Marcie, której się oczywiście nisko kłaniamy. Marta jest psycholożką, jest terapeutką integracji sensorycznej, ale nie tylko. Jak wyglądała ta wasza współpraca, czy była taka twoja ekipa, Maryś i Marta, taka twoja ekipa przy okazji tej książki? Przy okazji tej książki, ale nie tylko. Ja z nią już też współpracowałyśmy nie raz. Tak już powieściowo, już tak, już tak, tak uważnie. Pierwsze i mamy nadzieję, że nie ostatnia, nie Marta? Jak to wygląda? Konsultujesz jakieś wątki psychologiczne, na przykład jeśli chodzi właśnie o rozwój dziecka z Martą, jak wygląda współpraca? Wiesz co, rozmawiamy tak, wymyślamy wątki, wymyślamy rozdziały, konsultujemy to obydwie ze sobą, co jest fajnego w tym, co nie. Jeszcze muszę wspomnieć tutaj, wiesz co, napisałam też dedykację na początku książki dla Edyty i Jarka, którzy są rodzicami zastępczymi i z nimi też konsultowałam takie ważne dla mnie momenty, które chciałam zaznaczyć, że jednak to jest rodzina zastępcza. Więc z nimi rozmawiałam. Czy poznałaś ich działając właśnie charytatywnie, podczas której jest akcja, oni mają dom dziecka w Krawcach. To nie jest dom dziecka, to jest dom rodzinny, czyli tak się to nazywa. Tak. I poznałam ich, że już nie pamiętam z jakiej okazji, ale pojechałam ich odwiedzić tam w Krawcach. I co? I zobaczyłam coś innego niż myślałam. Co myślałaś? Co myślałam? Co myślałaś, a co zobaczyłaś? Zostałam już nastawiać zupełnie, ale jak powiedziałam, że są to dwie dorosłe osoby, które przede wszystkim w tej chwili mają w domu się dowiedzieć, tak? To jest dużo. A przez całe swoje życie, przez ten dom, czyli było już 34, to wyobrażałam sobie chaos, brak zorganizowania i no też bałam się, że będę tam czuła, że brak mi pieniędzy przede wszystkim. A zupełnie to nie poczułam. I pierwsze co, jak weszłam do domu, co mnie uderzyło, to wielka miłość i prawdziwa, cudowna rodzina. Zadbane dzieci, one dzisiaj były tutaj, już tak razy umówiliśmy się. I to są dzieciaki, które po prostu są pięknie ubrane, uśmiechnięte, zadbane, wpatrzone z miłością w rodziców swoich. No nie wiem, jak to można zrobić, mając siódemkę dzieci. No chyba też co robisz, że w książce, bo twoja bohaterka Gabi też ma 6 rodzeństwa i jest też w rodzinie zastępczej. Jak zorganizować sobie czas, wiesz. I ja tak często sobie myślałam, że już właśnie jestem taką raczej mamą stworzoną do kochania, a nie do wynajmowania. Myślę, że jakbym miała siódemkę, to trzeba jakiś rygor wprowadzić w domu, a nie mam przekonania do tego, że zdolna. Zajrzyjmy do świata Gabi. Kim ona jest? Trochę już zdradziłyśmy, że żyje w rodzinie zastępczej i ma 6 rodzeństwa. Co to jest za dziewczynka? Masz 7 lat? 7? Bartek ma 7, ona ma 7 lat. Tak, to jest dziewczynka, to już powiedziałyśmy, że mieszka w rodzinie zastępczej. Przede wszystkim takiej główna cecha charakteru to jest optymizm. Ona jest bardzo radosna, otwarta i myśląca o sobie w każdym momencie, że jest szczęściarą wielką. Stąd jest ten tytuł książki, a właśnie, że jest piękna. Tak. Choćby nie wiadomo, co się działo, właśnie, że jest piękna. To jest filozofia Gabi. Tak, to jest filozofia Gabi. Ona się tego trzyma i nawet jak spotykają coś, co ktoś inny uznałby za pech, to ona myśli sobie, że też traktuje się to dlatego, że spór za rogiem jest coś jeszcze fajniejszego. I to jest pierwsze co, że chciałam pokazać taką dziewczynę i później pomyślałam sobie o tym przyjacielu Bartku, który jest odwrotnością jej, ale nawiązują wielką przyjaźń. I myślę, że to też jest bardzo, bardzo możliwe, że no, jeśli ktoś szuka na sobie nawet osoby identycznej do siebie, którą rozumiałby i wyprzedzał jej ruchy, jej myśli, decyzje, to byłoby nudno i wręcz chyba jeszcze gorzej do odmienia się, ale tak czy siak, myślę, że to jest niemożliwe, że każdy z nas, że piękno ludzi świata polega na tym, że jesteśmy bardzo, bardzo różni, a w związku z tym trudna jest przyjaźń. Taka powierzchowna, bardzo ładna, łatwa, koleżeństwo i tak dalej, ale taka prawdziwa przyjaźń, na przykład bycie ze sobą każdego dnia jest niezwykle trudne
i rodzi różne takie sytuacje, które trzeba przegadywać i przede wszystkim być otwartym na te relacje i próbować zrozumieć innego człowieka, który jest. A ty masz takich przyjaciół właśnie zupełnie różnych od ciebie? Mam. Słuchaj, Bartek to jest bardzo, tak jak powiedziałaś, przeciwnego w ogóle bieguna w chłopach, bo on jest jedynakiem, nieśmiałym jedynakiem, więc to zetknięcie w ogóle zupełnie różnych światów. Chciałaś też pokazać światy, czy wyobrażenie o byciu jedynakiem i wyobrażenie o rodzinie, bo to też przez to, że tacy są bohaterowie główni, gdzieś tej książki wyskakują. Troszeczkę tak, ale właśnie pomyślałam sobie, że najfajniejsze, co chciałabym dać tym dzieciom, którzy już teraz są, istnieją, to jest to, że dzięki temu są inni i się zaprzyjaźnili, nauczyli się wynagrodzić czegoś. Że to jest tak, że oni dzięki temu, że się przyjaźnią, to mają wielką naukę, czerpią z tego. No ale też życie im daje różne nauki. Chciałam się zapytać ten optymizm Gabi, który już w tytule się znajduje, ale potem się potwierdza na każdej kolejnej karcie książki, przy kolejnych przygodach. Czy ty spotkałaś takie dzieciaki, które w odbiorze mogłyby nam się wydawać, że tak stereotypowo miały trudne życie, czy są w trudnej sytuacji, ale mimo wszystko są tak optymistyczne i wierzą, że im się uda i to one się stały jakąś inspiracją do stworzenia postaci Gabi? Bo to jest tak uderzające, musisz kurczę, dziewczyna, która mieszka w rodzinie zastępczej, no styka się z tym problemem, że jest w takim, a nie innym miejscu, że nie ma tych biologicznych rodziców, tak? Że to jest, wytłumacz to kolegom z klasy, są takie wątki, że też gdzieś tam z dzieciakami musi się zetknąć. A jednak, a właśnie, że jest piękny. Ja myślę, że najczęściej jest tak, że dzieci, które mają jakieś braki i wiedzą, że co mogą doceniać, cześć, to bardziej doceniają każdą małą rzecz, która ich spotyka, taka miła. I wspomniałam już o rodzinie zastępczej prawdziwej, którą poznałam i tam każde dziecko jest uśmiechnięte. I w mojej książce jest nawet list do Mikołaja, który, to jest, muszę się przyznać, że ja bym na to nie wpadła. To jest autentyczny list, który niejednokrotnie powtarza się w podobnych rodzinach. To mi powiedziała Edyta, że zbiera takie pamiątki i ma nie jeden taki list. Od dziecka, które dopiero pojawia się w rodzinie zastępczej, przychodzi z domu dziecka. I takie dziecko pisze właśnie już wszystko mam. Jedyne, o co się proszę Mikołaju, żeby następne dziecko spotkało tak wielkie szczęście jak mnie. A wiesz, jeżeli dziecko rodzi się w cudownej rodzinie, nie daj Boże bogatej, żartuję, nie daj Boże, to jak mam docenić cokolwiek, nie? No to skoro nie są czymś, co się docenia, bo mają tyle, że przestają mieć wartość. Ja myślę sobie, że tak, że znam takie dzieci, a tym bardziej właśnie biedne, no. Tak, to jest na każdym kroku. No już nie wspomnę z tego, że ja byłam takim dzieckiem też i ze wszystkiego się cieszyłam i mogłam mieć 2 złote w portfelu, ale wszystkim proponować, że wszystkim pożyczę i wszystko kupię. Już za chwilę jak będę bogata. Teraz trzeba się wywiązywać, słuchaj. No, oczywiście. Słuchaj, czy ty teraz masz 2 nowych dzieci, bo masz 2 córki, teraz masz 3 i syna, a teraz się mają jakieś dzieci, ci się zdarzyły, Gabi i Bartek? No myślę, że zobaczymy trzecie. Okej, niech tak będzie. Czy to jest początek serii książek? Sama nie wiem. Z jednej strony chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, a z drugiej strony wiem, ile nas to kosztowało z Martą, że to wcale nie jest takie proste. Tak sobie wcześniej ja zadałam, że się tam wymęczyło. Ale wszystko, daj się spokój. To jest po prostu, nie, naprawdę coś tam napisać, to no, trzeba się napracować i to skontrolować fajnie. A no, nie wiem, czy wyszło, no to zobaczymy, ale nie da się tego robić tak obiecenia gdzieś tam. Nie, to musi być naprawdę coś swojego, żeby wszystko przelać na papier. A tak jak się mówiłam, ja kilka lat myślałam sobie o Gabryś i o jej przygodach, które już opisałam, więc teraz jak ja bym miała dalej pisać, to musiałam się zmontować do mnie tylko pisać. To o tym za chwilę, o tym jak Ruszka była w stanie napisać książkę, skoro ma tyle rzeczy do roboty, bo trochę tego jest. Na której półce będzie stała ta książka w Empiku? Czy to będzie dla dzieci w wieku 6+, czy to będzie literatura młodzieżowa? Jak ty klasyfikujesz tę książkę i jak ty... Właśnie myślę sobie 6+. Myślę, że mniejszym, młodszym dzieciom można czytać ją. 6-7-letni już zaczynają czytać same i staraliśmy się zrobić tak, żeby ona nie była odstraszająca. To jest na przykład mały dróg, mało rysunku, gęsto, tylko tak, żeby dziecko płynęło, bo tak
z obserwacji, że ludziom się to podoba, że to szybko czytają. Ja czytałam z moim szerokim stępieniem, załapał, że jest Gabi, bardzo mi się podobały rysunki, natomiast rzeczywiście do tego tekstu na jednej stronie było dla niego za dużo, ale wszyscy, całą książkę przejrzał. Trzyletni, tak, no, więc, ale załapał, że Gabi. Gabi od razu była dotykliwe, tak więc się jest myślę imię. No to jak ty sobie poradziłaś z tym pisaniem? Na boku swoich obowiązków, zobowiązań z planu, związanych z promocją, chociażby kolejnej części listu do M, które się za chwilę pojawią, masz mnóstwo rzeczy do zrobienia. Jesteś mamą, prowadzisz dom, książka, to kiedy pisałaś? Po nocach, kiedyś właśnie rano? Nie miałam w taki sposób, że to poprosiło na pomoc Martę, bo ja bardzo wolno piszę na komputer, właśnie komputer nie używam, więc byłoby to dla mnie męczące bardzo długo pisać, też się wolno, czyli mnie to bardzo powstrzymuje, więc ja z jednej strony tam wyobrażam sobie, wymyślam, później opowiadam swoim dzieciom jako dobranockę, jeżeli im się podoba, sprawdzam reakcję, to. Mam uwagi od razu, wiesz, to jest mój pierwszy słuchacz, jest najtrudniejszy. Czy to było uwag przy okazji Gabi? Dużo. Dużo. Musiałam się z nim wiązać. A następnie robiłam tak, że opowiadałam to kolejny raz, tak jakby nagrywałam z audiową, czyli robiłam nagranie na mojego zmieniła. I ona się później musiała z tym męczyć. I jakoś to zebrać do punktu, żeby ładnie brzmiało na papierze. Ty wykorzystałaś swój po prostu najwspanialszy dar, ale też talent i ten warsztat swój głosowy, po prostu nagrałaś tę książkę, tak? I potem Marta ją. Mam nadzieję, że to nikogo nie da nigdy, ale tak, nagrałam, wczuwając się w każdą postać, bardzo, bardzo aktorsko do tego podeszłam. Ale słuchajcie, to jest pierwsza książka, o której słyszę, która najpierw audiobook, a potem jest książka, więc ja myślę, że wydawała się materiał od razu. Rozumiem, że nie no. Nagrałam publicznie, powiedzmy, i ją publikujecie. Mam nadzieję na to też, że niedługo powstałoby, ale no chyba jednak oddałabym to nagrała, wiesz? Słuchaj, nie znam tej wersji oryginalnej, ale myślę, że to również było bardzo ciekawe. No dobrze, a jeśli mogę zapytać o te uwagi, które były ze strony twoich pierwszych słuchaczy czy słuchaczek, to czy one były a propos tego, co bohaterka robi, czy a propos tych znajomych, czego najczęściej dotyczyły te sugestie, zmiany? W szczególności takich rzeczy, które dotykają ich, bo to są i dzieci Marty, i moje, i tam pojawia się szkoła integracyjna, do której tutaj jest Gabrysia w ogóle. Może wam pokażę, pomachać do wszystkich. To jest Gabrysia, która dała imię głównej bohaterce. Jest Michał, jej brat. I jest szkoła integracyjna na przykład, która też wygląda tak jak dzieci szkoła. Jest, na przykład był dzień sportu, a taki się wydarzył w szkole mojego dziecka, więc musiało tam wszystko tak wyglądać dokładnie, nie mogłam fantazjować. I co? Imiona. Imiona były trudnością dla nas, że nauczycielka w pierwszej klasie musiała mieć tak na imię, a nie inaczej i tak dalej. No, taki stary. Zawsze swoje pisarze często mają, wymyślają różne imiona, nazwiska. Tutaj miałaś soczyste wsparcie, jak rozumiem, w tej najmłodszej ekipie redagującej książkę. To jest w takim razie powieść oparta na faktach, na prawdziwych wydarzeniach, miejscach, postaciach. Bo to kawałek twojego życia też w tej książce, z tego co mówisz. Tutaj Gabrysia, która dała imię, to nauczycielka w dzień sportu. Nie na faktach zupełnie, wręcz przeciwnie. Zawsze dawałyśmy takie imiona, które nie mogły mieć skojarzeń jakoś za bardzo. I tak dalej. Niemniej jednak jest to przyjemność, myślę, że też dla naszej rodziny, bo pojawiają się wszystkie imiona z naszej rodziny właśnie też. No, to zaczęłaśmy rozmawiać o tej przyjaźni, która jest taką też główną bohaterką, z tego jest Gabi tej książki, jeżeli byśmy mówiły o różnych wartościach czy relacjach, ta przyjaźń między Bartkiem a Gabi. Myślę sobie, że jako mama też chciałaś tą książką przekazać dzieciakom, które będą to czytały, również pewnie swoim. Jakie zasady, wartości, przesłania? Co jest najważniejsze dla ciebie w tym właśnie przekazie, który do dzieciaków podczas czytania ma trafić? Poza tym wszystkim już trochę mówiłam. W sensie mówiłyśmy o tej przyjaźni, o uwadze, którą trzeba kierować innym osobom, które niekoniecznie myślą tak jak my. I nie odwracać się od nich, tylko próbować zrozumieć. Zrozumienie inności? Też. O takim obcowaniu na co dzień i uważności na osoby, które żyją inaczej albo myślą inaczej. Ale też chciałam przekazać jedną taką myśl, którą
ja żyję, że ja wierzę w moc sprawczą słów, że jeżeli mówimy sobie, że mamy szczęście, to naprawdę je mamy. I to chciałam pokazać przez główną bohaterkę, w tym się. Słuchajcie, poproszę o brawa na gościa. Dalej na gościa. Jeszcze i także ja niby nie pytam bez powodu, pytam też o te rzeczy, które chcesz przekazać, tak trochę dziennikarsko pytam. O ten wątek adopcji, o ten wątek rodziny zastępczej, bo pewnie zgodzisz się ze mną, że w naszym kraju o tym cały czas może za mało się mówi. Mamy wyobrażenia, które są błędne, mylne. Kiedy je weryfikujemy, nagle okazuje się, że właśnie to jest szczęśliwa, fajna rodzina, że da się żyć z siedmiorgiem dzieci, że są piękni ludzie, którzy mają ogromną pasję w sobie i taką miłość do dzieciaków, którzy takie domy prowadzą. To też była taka twoja misja. To jest taka trochę książka misyjna, książka charytatywna też. No tak, tak. Od bardzo dawna jestem związana z Fundacją Rodzin Adopcyjnych i wspieram miejsce, które opiekuje się noworodkami, które są porzucane w dniu narodzin. Ale te dzieci i to piękne miejsce, które wspieramy od 10 lat, Informacyjny Ośrodek Proadopcyjny, ich celem nadrzędnym jest to, żeby dziecko maleńkie w ciągu 6 tygodni, bo wcześniej nie może, ale w ciągu 6 tygodni, jeżeli ma uregulowaną sytuację prawną, co jest bardzo rzadkie, trafiło w ramiona cudownej rodziny adopcyjnej, pięknych rodziców kochających. I to zmienia ich życie bardzo. Natomiast jest mnóstwo, i tu właśnie pokazałam te rodziny zastępcze, które, jest z jednej strony w Polsce jest, w ogóle prawo w Polsce wygląda tak, że już się powinno być domów dziecka, a jednak są, ciągle są, z czegoś to wynika. Adopcja jest bardzo trudna, no ale o adopcji myślą ludzie zazwyczaj tacy, którzy nie mogą mieć dzieci, którzy chcą mieć dziecko. Chcą mieć dziecko, które jest jest jak najmłodsze, to oczywiście, ale też do którego mają prawo i nic im nie grozi. Nie mają takiego strachu, że właśnie pojawią się kiedyś rodzice i co wtedy. I o tym długo rozmawiałam z rodzinami zastępczymi, że jakby działalność rodziny zastępczej bierze się z tego, że rodzice, że dorośli ludzie myślą sobie nie o swojej potrzebie, czego im trzeba, że maleńkiego dziecka, którego nie mają, tylko tego, że czego potrzebują dzieci, które są samotne. Dzieci, których jest pełno samotnych dziecka. I jeżeli pomyślisz o potrzebach dziecka, to wiesz, że trzeba zrobić się najszybciej, bez papierów i bez niczego. To jest naprawdę dosyć, no ja nie mówię, że łatwe do załatwienia, ale dużo łatwiejsze niż adopcja w naszym kraju. Więc jeżeli ktoś decyduje się na to, że będzie rodziną zastępczą, musi się oczywiście odpowiednio przygotować, to też trwa, ale na pewno nie miesiącami, nie latami. I jakby może, no wiesz, niemalże, no ja mówię w cudzysłowie, za kilka dni już przytulić dziecko, dla którego każdy dzień jest zbawieniem po prostu. Każdy dzień, nie być w placówce, gdzie jest pełno dzieci i mało opiekunów, tylko w rodzinie zastępczej jest, no, ratunkiem. To jest to, co pięknie powiedziałaś, że potrzebna potrzeby dziecka, a nie na swoje. I tak od razu, nie też byłam w takim rodzinnym domu dziecka na Dolnym Śląsku, robiliśmy tam materiał, też zobaczyłam to, co ty w Żabce, czyli właśnie rodzinę, te dzieci. Jak ja słyszę, że oni wychowali 20, 30 dzieci, to wielkie serce. Ale też myślisz sobie, że czy w naszym kraju, czy w ogóle taka kultura, bo u nas się kojarzy adopcja z tym, że nie mogę mieć dziecka, więc adoptuję. A taka kultura właśnie, że czy mam dziecko, czy nie mam, ale mogę adoptować. Czy coś takiego jest możliwe, czy chciałabyś, żeby było? Jest możliwe, ale w Polsce rzadko się zdarza. Ale nie wynika z tego, że jesteśmy gorsi, czy coś takiego, nie mamy warunków. Bo też widzę w Informacyjnym Ośrodku Proadopcyjnym, zdarzają się dzieci zdrowe, ale jest to raczej rzadkość, bo tam trafiają dzieci z patologicznych rodzin, więc najczęstszą chorobą, którą posiadają te dzieci, to jest FAS, czyli zespół podoalkoholowy, czyli taki przypadek, kiedy mama w ciąży pije alkohol. I takie dzieci w Polsce nie mają szansy na adopcję. Nie dlatego, że my nie chcemy, bo nie chcemy, tylko dlatego, że nie mamy później znikąd pomocy. Natomiast za granicą jest tak, że w każdym mieście jest miejsce, gdzie taka rodzina może się udać za darmo
i rehabilitować dziecko, dowiedzieć się, jak postępować. To są takie mechanizmy, których naprawdę można się nauczyć. Które się powtarzają przy każdym tym dziecku. Oczywiście to są różne stopnie bóle, ale to są rzeczy, które się powtarzają, które można się nauczyć, ale w Polsce nie ma do tego narzędzi. I myślę sobie, że gdyby to się poprawiło, to myślę, że takich domów byłoby więcej otwartych, a takie historie zdarzają się teraz za granicą na przykład, że rodzina bierze dziecko z naszego polskiego interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Dziecko po 3 latach ogląda zdjęcie i nie wierzy, że to jest to samo dziecko, bo jest po prostu, wydawało się, że będzie kaleką, bo coś ze skutkami miało, a tutaj widzi, że tańczy, śpiewa, włada 2 językami, z śliczną dziewczynką. I do tej rodziny dzwoni dyrektorka z IOP, słuchajcie, i mówi, że no przepraszam, że się odzywam, ale tak wypada, ponieważ mamy rodzeństwo tej dziewczynki. I tam się bez zastanowienia mówią, tak, bierzemy. I mało tego trzecie też wzięli. Ta rodzina, ta konkretna, o której opowiadam, po prostu ma trzecie dziecko z interwencyjnego ośrodka, tak. I po to, żeby takie rozmowy prowadzić, też napisałaś tę książkę. Tak. Dziękuję, że Trzy. Słuchajcie, no zanim Państwu oddam głos, to jeszcze dwie rzeczy, tak trochę z innej beczki, ale powiązane. A nie, trzy. Czy Ty też byłaś fanką Ani z Zielonego Wzgórza? Jak Biczy bardziej Bibi Bończoszanka? A wiesz, że jedna i druga? Ojej, a wielka moja miłość to jest Ania z Zielonego Wzgórza. I to chyba była pierwsza książka, którą nawet jak już miałam zakaz, to czytałam z lampką pod kołdrą i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to największa moja miłość, a Bibi lubię, bardzo lubię. Ale Ania miłość, dobrze, to gradacja już jest ustawiona. Skoro mówisz, że pierwsza książka, którą czytałaś gdzieś tam z tą lampką ukryta pod prześcieradłem. Pamiętasz swoją lekturę z dzieciństwa, swoje takie książki, kiedy byłaś dziewczyną, kilkunastoletnią, które były dla ciebie fajne, ważne, które byś chciała, żeby teraz twoje dzieci przeczytały, jak już będą miały. Ile lat trzeba? A teraz to myślę tylko o Ani, bo tam jest tyle części, że wiesz, czytałam i czytałam. A czytasz swoim dzieciom, czy puszczasz im swoje audiobooki? Nie puszczam. Czytam codziennie, muszę powiedzieć. I myślę, że to jest fajny rytuał, który jeżeli wprowadzamy w życie, to później może zaowocować dziećmi, które lubią książki. Co to jeszcze daje właśnie w swoim zdaniem? Poza tym, że to taka rzecz, że najbardziej chciałoby się, żeby dzieci właśnie potem chciały sięgać po książki. Zbliża was to więź, buduje, one pytają, mówią, słuchaj, a osoba, znaczy, że twoje jedno dziecko jest dosyć małe, nie wiem, czy już pyta, ale starsze. Pyta i czyta. Pyta i czyta, dobrze, żeby posiadał na głos. No więc, czyli kwestia też relacji czy bliskości, to również chyba ten czas przy książkach. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim bycie razem z przytuleniem i czytanie jednej książki to jest fajny wieczór każdego dnia, ale też mam nadzieję, że ta książka będzie jedną z takich, na której temat można później jeszcze porozmawiać, zgłębić temat, tak? Oczywiście ta książka nie ma limitu wiekowego, można ją czytać w każdym wieku, tam po 101, a nawet 1001 daj nam Boże, żebyśmy, chociaż nie wiem, czy byśmy chcieli tyle rzeczy, tę dyskusję na inne spotkanie. Jaka będzie książka dla dorosłych? Taka spirytu dla dorosłych? Jaki temat? Kryminał, romans? Co szykuje Magdalena Różczka? Skoro się już tak, wiesz, rozmościłaś w świecie literackim. I jestem pewna, że to się nie wydarzy. Dlaczego? Nie. Właśnie. Nie, ja nigdy nie mówię nic. No tak, powiedziałam to właśnie. Pierwszy, dawaj. No nie podejrzewam siebie o to słowa. Nie musicie? Nie. Książka będzie też mnie kusiła, ale gdzieś taka wszystko, to właśnie a propos małych ludzi. Bardzo dziękuję za ten moment, za ten wiatrze z Jokaja. Proszę o brawa dla Magdy. Mam bardzo dziękuję. Brawa dla Gabi. Słuchajcie, na tydzień nie będę z nas nie widzę. Ja się podniosę jeszcze do Żorzy. Kto z Państwa ma ochotę o coś zapytać, podzielić się jakąś pierwszą refleksją, komentarz. Zapraszam. Ja chciałabym też, kiedy będzie Pani audiobook. Audiobook właśnie tej książki. Nie wiem tego, ale postaram się, żeby to trwa za pół roku. Popytam, podzwonię. To ja dopytam, czy to jest szansa, żeby to było to oryginalne nagranie. Naprawdę, dołożcie gdzieś tam taką wersję reżyserską, taką powiększoną to... Ale widzę minę Pani Marty. Pani Marta ma taką minę, że... To... Pani Marta popłakała się ze śmiechu. Ze śmiechu. A to jest świetna recenzja. W moim zdaniu to doskonale. Dziękuję za pierwsze pytanie. Kto z Państwa ma jeszcze ochotę coś zapytać? Polecamy. Mali uczestnicy też mogą pytać.
jestem bardzo ciekaw technologii powstawania tej książki, bo powiedziałem, że ona najpierw powstawała w głowie, potem to ten tekst w głowie był ułożony i on został nagrywany od razu gotowy zdań, a do wypóźnionego. Tak, no gotowy to za dużo powiedziane, bo ja raczej myślę sobie tak, właśnie z racji swojego zawodu, raczej podchodziłam do tego tak emocjonalnie i aktorsko, ja nawet odgrywałam różne sceny w moim miesiącu, że Gabrysia biegnie, nie mogę wam tego pokazać, muszę podrążę sobie. Więc proszę, ale nawet tak, prawda, że opowiedzujcie to, prawda, opowiem wam to, ale nie mogę wam tego zagrać. Gabrysia biegnie i tak ręce ma w górze i krzyczy gol, gol, hurra, hurra i nagle tak się ogląda i mówi, ale o co chodzi? I tak biorą ją na ręce, ale nie ta drużyna, co ona myślała i okazało się, że strzeliła samochód. No, ale to właśnie biegałam po domu w kółko i to opowiadałam. I takie tam różne rzeczy. I raczej tak myślę sobie obrazami takimi filmowymi. Raczej widzę, jaki film bym z tego zrobiła, niż wyobrażałam sobie, jak to będzie czarno na białym. Więc tu już duża praca marka. Czyli widać, że jest to pierwsza książka, która najpierw miała odbiór, a potem wersję napisaną, to jeszcze jest to książka, co do której już wiemy, że będzie ekranizacja. Świetnie. Ja już mam każdy kadr. Wszystko widzę, słuchaj. Załatwione. Bardzo dziękuję za kolejne pytanie. Kto z Państwa jeszcze ma ochotę o coś zapytać, to zapraszam, zachęcam. No mam jeszcze jeden problem, tylko że nie zagram na nic, słuchaj. Wiesz, że po prostu wszystko można. Wszystko można zrobić. Dlaczego? Używamy. Myślę, że byłoby jeszcze tam, dałoby radę znaleźć jakąś właśnie rolę. Pytanie, tak? Dzień dobry. Ja to raczej o aktorstwo. Jestem ciekawy, czy będą dalsze sezony lekarzy i czy zgradzi Pani coś z listu do M3. Więc lekarzy następnych sezonów nie będzie, ale tu słyszałam właśnie, że oglądacie. Nie wiem, który sezon. Było ich chyba 5. Już dawno skończyliśmy zdjęcia, więc może jeszcze macie coś do zobaczenia, co? Dwa zobaczyliście? No to jeszcze dwa sezony, słuchajcie. No, to jest co oglądać, na szczęście. Dalszych nie będzie na pewno, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale listy do M właśnie wchodzą za tydzień do kin, tak mi się wydaje, że sobie jest wielka premiera, a później wchodzą do kin i muszę wam powiedzieć, że ja przeczytawszy scenariusz pomyślałam sobie, że tak, to jest taki film, jaki chciałabym oglądać na święta. Jest bardzo taki w odczuciu, podobny do jedynki, ciepły, świąteczny, taki, na który chyba nawet z dzieckiem można pójść, może taki jak Kevin sam w domu, można będzie oglądać co roku, mam nadzieję. I dzisiaj rozmawiałam z dziewczyną, która zajmuje się PR-em tego filmu i myślałam, przeszły, bo ona takim powiedziała, ale ty widziałaś? Ona mówi, widziałam i takie szczere oczy zauważyłam i powiedziała, piękne, o Jezu, a to jest takie w ogóle dziwne, bo ona to zawodowo musiała obejrzeć pewnie kilka razy, a mówi, że za każdym razem się wzruszała i naprawdę polecam. Tak się składa, że nasze radio dosyć mocno kolaboruje, Radio Z przy okazji trzeciej części listu do M. Był taki pokaz, na który było bardzo niewielu kolegów i wszyscy byli pod gigantycznym wrażeniem. Nikt oczywiście za dużo nie mógł zdradzać, bo to na razie są takie tajne pokazy, ale wszyscy tam, kto mówił, że jest dobrze. Ja mam tajny pokaz w poniedziałek, oglądam. Muszę w ogóle zapoznać się. Czyli nie widziałaś jeszcze jako całości, tak? Całości nie widziałam. Słuchajcie, to musimy, umawiamy się za tydzień o tej samej porze. Zadam wtedy Magdzie to samo pytanie, zobaczymy, co powie po obejrzeniu. Drodzy Państwo, w takim razie teraz bardzo ważna informacja. Proszę koniecznie wziąć książkę ze stojaka, następnie otworzyć ją na dowolnie wybranej stronie, podejść z szerokim uśmiechem do autorki, czyli do Magdaleny Różki. O wielkie brawa dla niej poproszę teraz. Wyciągnąć rękawy telefon do wspólnego selfie, dostać autograf, no i potem zacząć wspaniałą przygodę z lekturą tej książki Gabi, a właśnie, że jest pięknie. Dziękuję Ci Magda, pięknie, dziękuję Pani Majo. Powodzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa teraz na rozmowę indywidualną z autorką. Dziękuję.